Witajcie, kochani. Jak pewnie wiecie, mam totalnego świra na punkcie kosmosu. Ale pewnie nie wiecie, że mam równie totalnego świra na punkcie Lego. Nie wierzycie? No to zobaczcie, jak wygląda górna krawędź mojego monitora w studiu. Kiedy więc dowiedziałem się, że Lego wypuszcza w swojej słynnej kosmicznej serii wahadłowiec Discovery, moje myśli zwariowały. A potem małżonka kupiła mi ten zestaw na urodziny. Dziękuję, małżonko. Baza prezentów została zaktualizowana. Z pomocą mojego 10-letniego syna Pawła zabrałem się więc do pracy i pomyślałem sobie, że może chcielibyście zobaczyć, jak składam ten zestaw i usłyszeć co nieco o wahadłowcach. A zatem startujemy. We are go for main engine start, T-minus 6, 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff of the Space Shuttle Discovery with the Hubble Space Telescope, our window on the universe. Mission Control Houston. Wahadłowce były technologicznym cudem i finansową katastrofą. Zresztą nie tylko finansową, o czym za chwilę. Ale nie da się ukryć, że to dzięki flocie wahadłowców udało się zbudować międzynarodową stację kosmiczną i umieścić na orbicie kosmiczny teleskop Hubble'a. W 1990 roku został on wyniesiony na orbitę przez wahadłowiec Discovery. To dokładnie ten model, który teraz składamy z Pawłem. To nie przypadek, że teleskop Hubble'a idealnie mieścił się w ładowni wahadłowców, bo był zmodyfikowaną wersją satelity szpiegowskiego KH-11. Z tym, że spoglądał w inną stronę i miał zupełnie inną optykę. Zresztą teleskop Hubble'a nie działał na początku dobrze. Okazało się, że przy produkcji jego zwierciadła popełniono błąd. Dopiero po 4 latach urządzenie otrzymało specjalne okulary, które pozwoliły na spojrzenie w bardzo odległe zakątki wszechświata. Teleskop Hubble'a działa do dziś, choć wymaga regularnego serwisowania. Wahadłowiec Discovery spędził w kosmosie łącznie, w czasie wszystkich swoich misji, niemal dokładnie rok. Był w kosmosie 39 razy i okrążył Ziemię 5830 razy, pokonując imponujący dystans 238 539 663 km. Był jednym z pięciu amerykańskich wahadłowców, technologicznych cudów, które startowały w kosmos jak rakiety, a wracały niczym szybowce. Program wahadłowców powstał w latach 60. ubiegłego wieku. Chodziło o stworzenie taniego i bezpiecznego środka transportu na orbitę. Niestety, wahadłowce nie były ani tanie, ani bezpieczne. Jeden start kosztował średnio 1,5 miliarda dolarów i wymagał kilku miesięcy przygotowań. Niektóre elementy rakiet transportowano z drugiego końca Stanów Zjednoczonych w częściach i składano na przylądku Kennedy'ego na Florydzie. To rozwiązanie, ale też rutyna, pośpiech, zła pogoda i kilka innych czynników doprowadziły do katastrofy wahadłowca Challenger, który uległ zniszczeniu podczas startu w 1986 roku. Zginęło wówczas 7 astronautów. Wahadłowce były pokryte specjalną powłoką, która izolowała ciepło powstające w czasie tarcia pojazdu o powietrze podczas wchodzenia w atmosferę. Niestety, materiał ten nie był odporny na uszkodzenia mechaniczne, a to z kolei doprowadziło do rozpadnięcia się w atmosferze wahadłowca Columbia w 2003 roku. Wkrótce program zamknięto, wahadłowce trafiły do muzeów, a Amerykanie aż do opracowania przez firmę SpaceX rakiet Falcon 9 i kapsuł Dragon latali na orbitę radzieckimi, właściwie rosyjskimi sojuzami. Wahadłowce były jednak technologicznie niesamowite. Wrota ładowni otwierano wkrótce po znalezieniu się statku na orbicie. Stawały się wówczas radiatorami, czyli wypromieniowywały one ciepło statku na zewnątrz. Podwozie wahadłowca było wypuszczane przy pomocy mikroładunków wybuchowych. Raz wypuszczonego podwozia nie można było już schować. To zresztą nie miałoby sensu, bo wahadłowiec wracając z orbity lotem szybowym miał tylko jedną szansę podejścia do lądowania. Promy kosmiczne wyposażono w kanadyjskie ramiona, które pozwalały na skomplikowane operacje na orbicie. Każdy wahadłowiec posiadał kilka zestawów silników. Największe były dysze wykorzystywane podczas startu, nieco mniejsze służyły do manewrów na orbicie i wreszcie najmniejsze do zmiany pozycji w przestrzeni. Wahadłowiec wraz z teleskopem Hubble'a ważył prawie 90 ton. Czy było go warto wysłać na orbitę? Patrząc na zdjęcia, jakie zrobił teleskop Hubble'a, oceńcie to sami.
Została mi do powiedzenia ostatnia rzecz. Nie, nie kieruj się na południe. Uwierzcie mi, a jest was bez liku. Lego nie zapłaciło mi za zrobienie tego filmiku.